Mateusz Kaniowski, MMA.pl, razem ze mną Adrian Kurek. Jak przygotowanie do walki, bo już 2 dni i trzeba będzie się bić. No witam, witam. No przygotowania zgodnie z planem poszły. Pełny okres przygotowawczy, wyjazd w Tajlandii był, myślę, że to nam coś tam pomoże. I no 2 dni, no dzisiaj było pierwsze face to face, czyli jutro waga i w sobotę damy. Ale widzę, że uśmiech nie znika z twarzy. Nie, raczej nie. Do czego mam się nie uśmiechać? Nie, raczej nie jestem taki, żeby, nie wiem, aż tak agresywnie podchodzić do tego sportu. Walka w klatce, wszystko się okaże. No. Tajska szkoła Muay Thai zaprocentuje? No myślę, że tak, że tam dobrą kondycję się zrobiło. Tak naprawdę to była moja pierwsza walka, która taka w taki sposób była przygotowana. Ogólnie ja sam się do każdej walk praktycznie przygotowuję, bo ja jako trener jestem jako zawodnik, a nie mam nad sobą żadnych trenerów, którzy mi poprowadzili. Czy do wszystkiego sam próbuję dążyć. No właśnie, czy to dobrze? No zależy dla kogo, no. Dla moich podopiecznych na pewno nie, no bo jak już jest swój okres przygotowawczy robić, no to już mniej już uwagi się zwraca na zawodników, no. Ale jeżeli samemu się przygotowywać, na razie jest wszystko w dobrej drodze, ostatnie walki miałem wygrane, czyli źle się nie przygotowałem. Alvin Williams, co o nim wiemy? No dużo walk nie obejrzałem, tam z jedną, ze dwie tylko obejrzałem, tylko jak się rusza, wiem, że leworęczny jest, z lewej strony stoi, niską pozycję trzyma. Planu aż takiego bardzo nie mam, bo to jest MMA, czyli to się może wszystko zdarzyć. Plan może być po pierwsze do pierwszego uderzenia, a już później plan z głowy może wylatywać. Czyli ja po prostu wchodzę do klatki, zrobię swoje, no i tak, żeby z ręką wyjść w górze. No. U niego też nie znika uśmiech z twarzy, czyli to będzie taki w miarę przyjazny pojedynek. Znaczy, no tak, a raczej z każdym zawodnikiem, z którym nie walczyłem, z każdym się, do każdego się uśmiechałem, raczej tak podchodzę do tego sportowo. Macie bardzo podobne bilanse. Wiemy też, że Williams walczy bardzo specyficznie. No coś tam w chwili właśnie mi wspominał, że specyficznie walczy. No ja zobaczymy, co będzie tam w klatce. No ja swoje pokażę. No okaże się, no, czy jego specyfika wygra z moją specyfiką. No. To jest taki duży nacisk na to, że to jest pierwszy amerykański żołnierz w armii, zauważyłem. No właśnie, Filip mnie troszeczkę zaskoczył. Kiedyś mu obiecałem, że zawalczę dla jego federacji, bo kiedyś też mi tam prosił, żebym zawalczył. No to mnie zaskoczył, że ja powiedziałem, że w Lublinie, jak to w swoim, w lubelskim, ja z Dęblina pochodzę, czyli blisko do Lublina, dlatego chciałem jak najbliżej Dęblina zawalczyć. Podjąłem walkę, powiedziałem, że w Lublinie zawalczę. Jak będzie robił, zrobił walkę, no ale nie spodziewałem się, że akurat mi da amerykańskiego żołnierza. No. Ja z reguły pracuję jako kolejarz, czyli zobaczymy, kto będzie mocniejszy, czy kolejarz, czy żołnierz. No. Skoro jest blisko do rodziny miejscowości, dużo przyjedzie znajomych, przyjaciół? Ja myślę, że tak. Filip mówił, że dużo osób bilety kupiło. Ja też trochę tych biletów sprzedałem na mieście, czyli będzie dobry, chyba doping będzie dobry. Ale Alvin też coś mówił, że jak coś jego znajomi przyjadą, chyba 150 osób. No właśnie coś mi, teraz właśnie coś mówili, że dużo znajomych przyjedzie, że jest tak daleka. Się okaże, zobaczymy, kto będzie miał mocniejszych kibiców, kto będzie mocniejszy w klatce. Się Lublin taki międzynarodowy zrobi nagle. No bo właśnie o to chodzi. Dobrze, czego życzyć przed walką? No czego? No, świeżej głowy, no. Więcej resztę się samemu zrobi, aby głowa dobra była i zimna głowa i będzie dobrze. Zimnej głowy, nie świeżej, w takim razie powodzenia w walce. Okej, dzięki.